Witajcie bracia siostry. Kochani, dzisiaj e, mamy temat związany z ewangelizacją, która jest w, już w tym tygodniu. E, od piątku mamy trzy dni ewangelizacji i będziemy się modlić o ten czas. Ale zanim będziemy się modlić, ja chciałbym dzisiaj zwrócić się takim słowem, które Pan położył na moje serce, żeby w jakiś sposób pobudzić nasze serca. I... E, Chciałbym mówić troszeczkę o ewangelizacji, chciałbym was zachęcić, zaprosić do tego dzieła ewangelizacji. Dlatego, że ten czas, który jest przed nami, to nie jest czas tylko dla osób, które zajmują się ludźmi, nie wiem, w misji wśród osób uzależnionych. W ogóle nie chciałbym, żebyśmy traktowali tę ewangelizację jako tylko dla osób, które są uzależnione tak naprawdę wszyscy są uzależnieni dopóki nie znają Chrystusa, wszyscy są uzależnieni od grzechu i każdy potrzebuje uwolnienia. Dlatego to poselstwo jest skierowane właśnie dla każdego z nas, abyśmy po prostu traktowali ten czas jako ewangelizacja dla wszystkich, nie tylko dla osób, które się borykają tam z problemami. Dlatego, że ewangelizacja, Ewangelia jest uniwersalna, ona dotyka każdą, każdą osobę, każdego z nas. I to jest tak niesamowicie ważna sprawa, głoszenie Ewangelii, dlatego że Boże Słowo mówi, że gdy się jeden nawraca, całe niebo się raduje. Umiemy sobie to wyobrazić? Jak to jest ważne? Całe niebo się raduje z powodu jednej osoby. A więc ewangelizacja to jest mega coś ważnego. Jest to, takie, jest to największe, przeżyć, na, największe przeżycie, kiedy człowiek się nawraca do Boga. Ale choć to jest tak wielkie przeżycie, mimo wszystko może to nam w pewnym sensie spowszednieć. To, że ja jestem zbawiony, to, że moje imię jest zapisane w Księdze Żywota, prawda? Słyszeliśmy ostatnio o tym, że mamy się radować z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Może nam tej radości gdzieś braknąć po pewnym czasie i może to tak troszkę nam spowszednieć. I myślę, że jest to zły, jak gdyby, symptom. Dlatego, że Dawid modlił się, Panie, przywróć mi radość z, ze zbawienia. W momencie, kiedy on był świadomy tego, że był daleko od społeczności z Bogiem, takiej bliskiej relacji z Bogiem, i właściwie ta bliskość właśnie z Bogiem sprawia, że jesteśmy e, wrażliwi i doceniamy sobie to, co mamy w Chrystusie, w Bogu, ale też jesteśmy wrażliwi i zatroskani o tych, którzy nie są własnością Bożą. I właściwie Pan Bóg nie przyszedł jeszcze na tą ziemię z jednego powodu, z tego powodu, że nie jest dopełniona liczba tych, którzy, są, którzy, którzy mają uwierzyć w Niego. Bóg jak gdyby czeka, aż się dopełni liczba, aż po prostu wszyscy usłyszą, aż wszyscy wejdą do, tego, do tej arki, wtedy drzwi zostaną zamknięte. I dlatego tu jesteśmy i będziemy tak długo, aż ostatnia osoba wejdzie. Tak jest napisane w Bożym Słowie. Dopóki ostatni nie wejdzie, wtedy Pan Bóg zamknie drzwi. I dlatego mamy niesamowite zadanie do wykonania, jeśli chcemy, aby przyspieszyć przyjście pańskie, to właśnie dużo od nas zależy. I Bóg jest niesamowicie cierpliwy, ale tak jak powiedziałem, ta wrażliwość to jest efekt naszej, jak gdyby, takiej wewnętrznej, bliskiej relacji z Panem. I Boże Słowo nam mówi w Ewangelii Jana 15, 5 do 8, że tak jak winna latorość, która nie trwa w krzewie, tak my, nie wydaje owocu, tak my, jeśli nie będziemy trwać w nim, nie wydamy owocu, ale jeśli w nim trwamy, to wydamy owoc, bo Boże Słowo mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. I teraz pytamy, jaki owoc? Jaki owoc? Jeśli bym miał odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiem może takim porównaniem, że naturalnym owocem pożycia dwojga ludzi, żony i męża, są dzieci. To jest owoc. Dlatego, że dzieci rodzą się z bliskości małżonków. Natomiast naturalnym owocem życia w bliskości z Bogiem też są dzieci, ale duchowe dzieci. I może zapytasz, jak on to robi? Jak to Bóg robi? Bo kochani, chcę dzisiaj to szczególnie zwrócić uwagę, że Bóg e, robi to przez nas, przez wierzących. E, pasterz nie rodzi owiec. Owce rodzą owce ale On potrzebuje właśnie nas. Ciebie i mnie. I jak On to robi? E, w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w tym samym rozdziale, w 16 jest powiedziane nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i owoc, aby owoc wasz był trwały. I e, i właśnie, jak on to robi? On mówi: Ja was wybrałem i przeznaczyłem. Wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydawali. A więc, żeby owoc wydać, to najpierw trzeba się ruszyć. Abyście szli i owoc wydawali. Nie, abyśmy siedzieli, abyśmy stali, lecz abyśmy szli i owoc wydawali. Jak Bóg przekonuje świat? Wiemy, że przez Ducha Świętego, ale konkretnie jak? Bo my wiemy, że często mamy takie no takie trochę zwiedzenie, że mówimy ja człowieka nie przekonam, prawda? Ja nikogo nie przekonam. To Duch Święty musi przekonać. Prawda? Ja się mogę tam modlić, ale Duch Święty przekona. Ale kochani, Właśnie Duch Święty przekonuje, ale przez kogo? Przez ciebie i przeze mnie. I teraz wam przeczytam słowa, przeczytajmy takie słowo e, z Ewangelii Marka, 13 rozdział, 11 werset. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 11 werset, żebyśmy się przekonali, że to Bóg przez nas używa naszych ust. 13 rozdział, 11 werset Ewangelia Marka. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz. Jak to możliwe? Duch Święty za mnie będzie mówił? Używał moich słów, tak. I to dotyczy również ewangelizacji. Inny przykład. Dzieje apostolskie, szósty rozdział. Dziesiąty werset. Kiedy czytamy o e, kim? O kim? O Szczepanie. Szósty rozdział, dziesiąty werset. I czytamy tutaj takie słowa. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Duchowi, z którego natchnienia Przemawiał. Popatrzcie się. A więc Szczepan był narzędziem Ducha Świętego. E, Rzymian 10, 13, 15. List do Rzymian 10, 13. 10, 13 do 15. Każdy bowiem, kto wzywa, w imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? I tutaj widzimy, że Bóg potrzebuje człowieka żeby ktoś mógł usłyszeć, żeby mógł uwierzyć. I dlatego potrzebne jest, aby po prostu ten, ta osoba była posłana. I tu w większości to chwyta i mówi ale ja nie zostałem posłany. To nie dla mnie praca. To tam dla ewangelistów, dla pastorów, ale nie dla mnie. I wymawiamy się, tak? Że nie zostałem posłany. Ale co czytałem w, pierws... w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, w 16 wierszu? Wybrałem was i przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydawali. A więc zostaliśmy posłani, czy nie? Abyśmy szli i owoc wydawali. Inne miejsca, które mówią o tym, Ewangelia Mateusza 28, od 18. Pan Jezus mówi: idźcie tedy na cały świat, głoście Ewangelię. Albo przeczytam, bo to może e, mo mogę zniekształcić. Więc 28, 18 do 20. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I co w związku z tym? Idźcie tedy. I czyńcie uczniami, wszystkie narody. Idźcie tedy, a więc jesteśmy posłani. Ewangelia Mateusza 16:15. Idąc na cały świat, głoscie Ewangelią. Werset 20. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo-znakami, które mu towarzyszyły. Inne miejsca, które również to potwierdzają, Ewangelia Łukasza. Dziesiąty rozdział pierwszy. Pan Jezus mówi: „Idźcie, oto posyłam was”. Ewangelia Łukasza dziesiąty do trzeciego. E, może nie przeczytałem całości, ale Pan Jezus mówi wyraźnie te słowa w trzecim wersecie, tak? I w drugim oczywiście i w pierwszym. Wspomina o tym, że żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie! Oto posyłam Was. Co prawda, tu pisze jako jagnięta między wilki. Tego byśmy nie chcieli już <laughs> przeczytać, no bo puśćcie jagnięta między wilki, tak? Ale, ale też z drugiej strony Pan Bóg zapewnia nas o swojej ochronie. I co jeszcze, mam? jakie fragmenty nas zachęcają do tego, że mamy iść? Psalm 126, 5 do 6 wiersza. Psalm 126, 5 do 6 wiersza. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi, kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. A więc tak jak ci uczniowie wcześniej, którzy poszli i później wrócili i radowali się. Panie, nawet demony nam są podległe. Ale to była radość, niesamowita radość. I tutaj Pan też obiecuje, że kiedy idziemy, to doznajemy radości. Kochani, kiedy chcemy przeżyć ożywienia w swoim życiu, w osobistym życiu, ja mówię, to najlepszą rzeczą to jest właśnie to, kiedy właśnie wychodzimy do ludzi kiedy rodzą się nam dzieci, wtedy wszystko się wokół nas zmienia, tak? życie się zmienia i gdy się pojawiają dzieci, to życie się zmienia. już nic nie pozostaje takie same. dużo radości, o też dużo trudu, tego byśmy już nie chcieli, ale radości dużo. życie się całkowicie zmienia i i dlatego to jest takie zachęcające, myślę, żebyśmy, tak jak słyszeliśmy ostatnio w niedzielę słowo o dojrzałości, że właśnie dojrzała osoba to jest ta, która nie chce być dzieckiem, ale chce być dorosłą, chce być odpowiedzialną nie tylko za swoje życie, ale za życie innych, za życie swoich dzieci, za życie po prostu innych. To jest dojrzałość, że nie zajmuję się tylko sobą i kręcę się koło swoich potrzeb, ale po prostu mam to pragnienie, aby troszczyć się o innych. Przede wszystkim o swoje dzieci. Ja znam takie małżeństwo, które nie ma dzieci, bo też może niektóre osoby myślą, że ci, którzy nie mają dzieci, są pokrzywdzeni, ale nie. Kochani, znam małżeństwo, które nie mają dzieci, już nie wiem, ile może z 30 lat, może pożycia małżeńskiego mają. Bardzo dobrze ich znam i tutaj większość z nas też ich może zna, ale nie z naszego zboru. I oni po prostu nie mają dzieci, ale ja im ostatnio powiedziałem, gdy ich spotkałem, słuchajcie, wy macie więcej dzieci niż ci, którzy, niż ci, którzy mają swoje cielesne dzieci, tylko. Wy macie mnóstwo dzieci, ponieważ macie tak niesamowity wpływ na życie tych, którzy przyjeżdżają do was. Tak wiele ludzi przez wasze życie, przez wasz przykład się nawróciło, że wy macie tak, tak wiele dzieci, że wy nawet nie wiecie ile ich macie. I to jest ich największą radością. I po prostu to jest ta dojrzała postawa, o której słyszeliśmy w niedzielę. A więc, dlaczego, skoro mamy takie, taki, taki jakby polecenie, bo już nie mamy wymówki, że jak mam iść, skoro nie zostałem posłany. Mamy mnóstwo wersetów. Gdzie jest napisane, że jesteśmy posłani. A, a jednak nie wychodzimy. Dlaczego? Dlatego, że no nie wierzymy do końca tym obietnicom. Może boimy się jednak tamtym, tych wilków, tak? <grych> Bo jesteśmy te, jak te owce, ale też mamy być jak węże, mądrzy. Po prostu nie mamy być tak, że po prostu jak baranki, które idą na rzeź. Ale mamy być też mądrzy i Bóg nam daje tą mądrość. Boimy się tych konsekwencji, tych sprzeciwów, albo do końca nie wierzymy tym Bożym obietnicom. To, co Bóg będzie czynił, że Bóg przez ducha świętego będzie mówił do tych osób, które chce postawić na naszej drodze. I tak myślimy: Przeze mnie, duch święty, no nie, no ja bym musiał jakąś szkołę skończyć może, może gdzieś na jakieś wyższe teologiczne studia, to może. Kochani, ja osobiście doświadczyłem najwięcej objawień z Bożego Słowa w więzieniu, kiedy jeździłem do więzienia, głosiłem Ewangelię. Tutaj do, do Bielska, do aresztu śledczego, jeszcze z Jurkiem Nieborasem pamiętam. To był czas niesamowitego mojego. Zadziwienia tego, co Bóg wkłada w moje usta. Nigdy bym takich kazań nie napisał, jak się rodziły, na, na, inspiracja po prostu przychodziła bezpośrednio. Ja sam z siebie nie mogłem poznać, jak Bóg używał nas. Ale dlaczego? Dlatego, że uwierzyłem, że kiedy pójdę, Pan będzie się przyznawał. I to było niesamowite dla mnie. I, i myślę, że to, tego doświadczamy, kiedy właśnie dzielimy się i e, i mamy obietnicę, że mamy największe wtedy wsparcie ducha świętego, kiedy właśnie idziemy. Wiecie, często modlimy się o swoje potrzeby, mamy na przykład jakieś sprawy, jesteśmy chorzy, na przykład. Modlimy się, modlimy się, modlimy się i nic, nic się nie rozwiązuje. Mamy jakieś potrzeby inne, finansowe, modlimy się, modlimy i nic. Albo inne rzeczy. No nie mówię, że tak jest zawsze, ale często nie doświadczamy tego, e, o co się modlimy, tak w takiej mierze, jakbyśmy to mogli doświadczać, gdybyśmy e, po prostu wyszli poza krąg naszych potrzeb i zajęli się potrzebami innych. Wtedy Bóg zajmie się naszymi potrzebami. Ja tego doświadczam i, i Bóg po prostu rozwiązuje nasze sprawy, kiedy my zajmujemy się Jego sprawami. Tak to działa. I, i, i wyjdźmy, ja, moim celem jest właśnie zachęcić każdego z was i z siebie samego, abyśmy przebili się przez tą barierę takiej bezpiecz, takiego bariery bezpieczeństwa, żeby się tam za bardzo nie narażać, bo wiemy, że to jest również walka duchowa, że wróg nie śpi i on nie chce, aby jego jeńcy byli wyswobodzeni, uwolnieni. Wiecie, niedawno oglądałem taki film E, o pewnej kobiecie, Murzynce, która była niewolnicą i która po prostu za wszelką cenę chciała uciec z niewoli amerykańskiej w tych czasach, kiedy, kiedy później ta wojna była w północ południe, i tak dalej, to właśnie między innymi chodziło o niewolnictwo. I ona po prostu za wszelką cenę chciała uciec. I wiecie co? To jest niesamowity film. Bo e, żeby uciec z jednego stanu, tam, gdzie było niewolnictwo, gdzie ona była nikim, do stanu, w którym była wolność dla niewolników, to było chyba gdzieś 130 kilometrów, jak pamiętam. I ona na boso przez różne trudne tereny, po prostu i przez rzekę, która nie była do pokonania, po prostu uciekła. Uciekła i, i Bóg ją, ponieważ była wierząca, Bóg ją kierował, mówił jej, którędy ma iść. Ale wiecie co? No fajnie, dostała się do tego stanu i, i co? I no, mogła się cieszyć wolnością. Nie, ona nie spoczęła na laurach. Ona, jak to zobaczyła, jak tu się żyje, po prostu postanowiła wyciągnąć swoją rodzinę i swoich, i nie tylko swoją rodzinę, najbliższych z tamtego stanu. Żeby po prostu oni też mogli skorzystać z tej wolności. A były tam takie w tym, w tym stanie, gdzie była wolność. Były tam takie jakieś organizacje, które pomagały w wydostaniu. I one wszystkie im mówiły, ty jesteś szalona. To musisz mieć specjalnych ludzi. To musisz mieć po prostu przygotowana musisz być. Tam cię zabiją, złapią cię i po prostu jest po tobie. Wiecie co? Już nie wiem dokładnie, ile, ale. To były setki osób, które ona wyciągła z tamtego stanu. Przechodząc z grupami ludzi przez rzekę, po prostu, która sięgała po, no właściwie zalewała, można powiedzieć, a Bóg tak ją prowadził, że no niesamowicie setki osób. Ona później była też jedną z przywódczyni armii, która właśnie walczyła o wolność i tak dalej. Niesamowita kobieta. Po prostu nie zajmowała się tylko sobą, ale zajmowała się innymi. Bóg był z nią i Bóg ją prowadził. I to jest niesamowite, że Bóg stoi za tymi, którzy idą wyzwalać jeńców na wolność. I to jest takie niesamowite dla, dla mnie, to jest niesamowite zachęcenie i przede wszystkim to dla siebie chcę mówić. I kochani. E... Nie myślmy właśnie, że Bóg bez nas to zrobi. E, może tak, ale wtedy użyje innych. I e, w czasach Jezusa e, Pan Jezus też mówił, że po prostu e, byli ludzie, którzy no, nie chcieli iść. Pan Jezus mówi, że żniwo jest wielkie, ale robotników jest mało. Już w czasach Jezusa też tak było. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I kochani, co, to, co oznacza to słowo wyprawił? Ostatnio się gdzieś tam dowiedziałem, co to znaczy słowo wyprawił. Bo ja zawsze miałem troszkę złe skojarzenie wyprawił. Wyprawił to znaczy, no, no z czym się kojarzy? Z czym? No powiedzcie głośno. Wyprawić kogoś. No posłać, ale co to znaczy wyprawić? O, właśnie, otrzymać wszystko, czyli takie wyposażenie, tak? O, wyprawić, czyli wyposażyć, czyli zaopatrzyć, tak? E, najlepiej tak duchowo powiedzieć, napełnić mocą Bożą, nie? Żeby tak moc Boża była na tym człowiekiem, to wtedy pójdę, nie? Jak nie będę tego czuł, to nie pójdę. I my tak wszyscy myślimy. Ja nie czuję żadnej mocy nad sobą, żadnej odwagi w ogóle, nic nie czuję. I nie, nie idziemy. <laughs> I to jest najlepsza wymówka. Ale teraz Was zaskoczę, co Wam powiem. I słuchajcie uważnie, bo to zapamiętacie do końca życia. Co to znaczy wyprawić? Słowo greckie, wyprawić, które tam jest użyte, ono jest. Za każdym razem używane, wiecie w jakich momentach, kiedy były wyga, wypędzane demony z ludzi. Wyganiane demony z ludzi. Wypędzane demony z ludzi. Kiedy właśnie w ten sposób wy, wypędzano, to mówił to słowo: właśnie wyprawić. Czyli inaczej, wykopać. Wykopać. I dlatego, dlaczego tak mocnego słowa użył Jezus? Módlcie się, aby Pan wypchnął, wypchnął, wykopał, wyrzucił. Dlaczego? Bo wiedział, że jesteśmy tacy oporni. Że się tak nam nie chce. Również w Starym Testamencie nie myślmy, że to tylko było w nowym, teraz, ale w Starym Testamencie tak samo było. Przykład kogo? Jonasza. Wiecie, słyszałem kiedy nie tak dawno kazanie na temat Jonasza, to byłem powalony po prostu. Jest to, jest to mowa o nas, o współczesnym Kościele, o Jonaszu, który był tak oporny, tak oporny, że Bóg go musiał faktycznie uczyć wiele, przejść musiał przez wiele lekcji, żeby go w końcu przekonać. I tak naprawdę Księga Jonasza to mówi nam, wiecie o czym? Mówi nam o tym, że dla Boga jest o wiele łatwiej nawrócić 120 tysięcy ludzi niewierzących niż jednego wierzącego człowieka. Bóg ma go, większy problem z jednym wierzącym człowiekiem niż ze 120 tysiącami. I to jest to przesłanie księgi Jonasza. Dlatego przeszyło mnie to, jak to usłyszałem, i zdaję sobie sprawę, że Bóg ma problem nie z niewierzącymi, ale z nami. To my jesteśmy problemem dla Boga. Żeby się wypełniło to słowo właśnie, proście pana żniwa, aby wyprawił na, 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 na żniwo swoje. Wiecie, Niniwejczycy się nawrócili w ciągu tak jednej chwili, tak? A Jonasz, oj, długa ta droga była, żeby on coś mógł zrozumieć. Dlatego chcę, chcę Was zachęcić mimo wszystko, ponieważ jest to bardzo poważna sprawa. Ja to, też to obserwuję, widzę to przez lata, że wcale to nie jest takie proste. I to w swoim życiu widzę, żeby się ruszyć z miejsca, żeby po prostu przejąć się tymi, którzy giną wokół mnie, tak jak ta niewolnica, która uciekła. Ale chcę Was zachęcić do tego, żeby, żeby, żebyśmy po prostu e, wyszli, a Pan będzie nam pomagał i da nam przychylność. Da przychylność, tak jak dał przychylność esterze. Wobec króla, tak? Ona naraziła swoje życie, ale Bóg dał przychylność. Dał przychylność Nehemiaszowi, który wyszedł do króla z prośbą, żeby mógł się udać do Jerozolimy, aby ją odbudować. Dał mu przychylność, ale on się ruszył z miejsca. Wcześniej oczywiście była modlitwa, post. To było poprzedzone. I muszę Was zapewnić, że nie ja, ale Bóg da, daje nam zapewnienie, że. On nam da przychylność, kiedy się ruszymy z miejsca, dlatego że to jest jego największy interes teraz i zawsze. Bo nie ma, nie ma, nie ma większego, większej troski Boga, jak troska o tych, którzy jeszcze chodzą gdzieś zagubieni. Nie ma większej troski. To z tego powodu tu jesteśmy jeszcze. Jakby już tak nie było, to by już nas zabrał. Tak byśmy polecieli. Z tego powodu tu jesteśmy. Pamiętajcie, z tego powodu tu jesteśmy. I dobra, mamy iść, już wiemy, tak? A teraz, ale do kogo? Konkretnie, nie do kogo? Panie, no właśnie, zaczynamy kombinować. Ale myślę, że najważniejsza jest sprawa to, żeby się modlić, aby Duch Święty nam wskazał osobę. Ale tak praktycznie chcę powiedzieć, żebyśmy unikali takiej przypadkowości. W cudzysłowie oczywiście, bo u Boga nie ma przypadków, ale takie, wiecie, takie zapraszanie wszystkich do Boga i nikogo tak naprawdę. Wiecie, tak to już jest, że, że Bóg nas posyła przede wszystkim tam, do naszych otoczeń. Najpierw od Jerozolimy, później Samarii. Judei i aż po krańce świata. A więc najpierw od tych najbliższych powinniśmy zaczynać. Od tych najbliższych, od tych najbardziej, co znamy ich. Wiecie, i podam wam taki już na koniec przykład, i będziemy się modlić, bo już trochę za długo mówię. Wiecie, miałem taką sytuację w pracy, że jak to w pracy, w różnych pracach mamy różne zadania do spełnienia, do zrobienia. I miałem również do zrobienia takie zadania. Trzy. Właściwie myślałem, że tego nie zrobię. To był akurat dwie, taki, taki jeden miesiąc. No i tego nie było nigdy w innych, jak gdyby miesiącach, czy powiedzmy, były inne zadania, ale i mówię tak: nie zrobię tych dwóch, to to trzecie to już w ogóle mi nie zależy. Nie? Ale się okazało, w ostatnim dniu tego miesiąca, się okazało nagle, że pierwsze zadanie mam zrobione. Tam chodziło o ilość polis sprzedanych, tak? Drugie zadanie mam akurat za chwilę zrobić, bo mam akurat klienta, który, e, który po prostu e, mówi, że to kupi. Ja go wcale nie namawiałem, po prostu ja mówię, dwa zadania już mam, a te trzecie zadanie jak zrobię, to będę miał premię, nie? I ja mówię, no warto po prostu... Zrobić te, 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 te zadania. I tak myślałem, do kogo tu uderzyć, nie? Po prostu tam zakładanie takiego jak konta i tak dalej, nie będę was wprowadzał. Po prostu nic to klienta nie kosztuje, tylko same dogodności i tak dalej. A ja, mi brakowało pięć takich kont. I tak sobie myślę, kogo tu uderzyć? I tak sobie od razu w myślach wypisuję piętnaście nazwisk sobie wypisałem. I mówię, mam jeszcze... Pół dnia. To wcale nie było takie proste. I wiecie co? Postanowiłem, że zadzwonię do tych osób, najpierw które najbardziej znam, i porozmawiam z nimi osobiście. A więc zadzwoniłem, porozmawiałem, a do reszty, do tych właściwie do sześciu zadzwoniłem, a do tych dziewięciu wysłałem tylko SMS. Taki po prostu no. Jakbyś chciał sobie coś tam założyć, to sobie załóż, nie? Fajna rzecz. I nic więcej. Żadnego kontaktu osobistego. Jak myślicie, kto, kto e, założył sobie te konta? Wszystkie te sześć osób, z którymi rozmawiałem, założyły konta? A z tymi, którym wysłałem SMS-a, zgadnijcie, ile, ile założyło. Zero. Co to znaczy kontakt osobisty? Poza tym, co to znaczy bliskość? Ponieważ te osoby, one były praktycznie pięć z nich, było na samej górze mojej listy. Ja ich znałem. One mnie też znały i w pewnym sensie mi zaufały, tak? I dlatego ludzie nie chcą być traktowani anonimowo, że gdzieś tam kogoś spotkam na ulicy i chcę mu wręczyć zaproszenie, chociaż nie jestem przeciwko temu, bo Bóg może oczywiście taką osobę przyprowadzić i nieraz już przyprowadził, ale Bóg przede wszystkim chce Cię posłać do tych, których znasz. Dobrze. I przede wszystkim im przedstaw Ewangelię.